faktycznie. Ciekawe. Rzeźbiły, czy nie, to trzecie. Ale to się wszystko wyrzeźbi. My chcielibyśmy zostawić tak. Tak, słuchajcie, to jest tak pachnie pięknie. Ale nie, ale proszę, ja mogę zabrać. Że tu jest patena, to zobaczcie. No i ja już przekazuję grupę. Grupa jest pana. No proszę państwa, no cóż, ja tak, jak już tu pani wspomniała, chyba 15 lat sobie rzeźbię. I tak szczerze mówiąc, to robię tak, można powiedzieć, jak zawodowo. Rano stanę, biorę się do roboty i do zachodu słońca, bo to wciąga. Ktoś z państwa kiedyś fotografią się interesował i zdjęcie wychodzi tam w tym, powiedzmy, odczynniku. Jestem ciekawy, jak to będzie, tak samo przy tym rzeźbieniu. No i tak sobie to odzwierciedlam, życie wiejskie, bo ja się tu urodziłem. I dzisiaj, tak szczerze mówiąc, to młode pokolenie często nie wie, jak to żniwiarz wygląda. Wszystko jest mechanizowane. Więc na wystawy, jak robię nieraz, no, tematycznie, to właśnie jak to... Ginące zawody. Z kosą, kobieta ja zarabiamy. Ja tak wiem, bo ja pamiętam. No właśnie, ale już ci młodzi, którzy się dzisiaj rodzą, to już tak na nie za bardzo, bo i konia już coraz rzadziej się widzi na wsi. Tak, to tak. I te inne zwierzaki, które były taką normalnością w tym naszym krajobrazie. Komary zostały. Tylko. Bo nie ma krów. I one nie mają gdzie plądrować. No, także i rzeźbię w drewnie, głównie liściastym, no bo to najlepsze drewno. To akurat państwo widzicie w lipie. Lipa. Dzisiaj, no może kiedyś tak się mówiło, że lipa to taka lipa, nie? Dzisiaj jest tyle tych impregnatów, że w zasadzie każde drewno można tak zaimpregnować, że będzie nie mniej żywotne jak dom na przykład, więc z tym to dzisiaj nie ma problemu. No i głównie ręczna robota. Oczywiście ja się posługuję jakąś tam piłą, no bo prawdę mówiąc, tym powiedzmy narzędziem takim ręcznym się tylko posługiwał, to by trzeba długo przy tym było właśnie. Ale te najważniejsze cechy postaci zwierzaka, no to tak trzeba ręcznie wykonać. I przykładowo taką parę, to pewnie państwo ciekawi jesteście, ile to czasu można poświęcić. Więc jak tak człowiek się rzetelnie za to weźmie, żeby jak najszybciej, to dwa tygodnie to trzeba od rana do wieczora. Kobietę dłużej, bo ma więcej tych różnych szczegółów, zakrętów. No chyba, że głębień. Chyba, że męski to nie jest. Tak jest. Ale to wszystko da się urozmawiać. To widzę, że faktycznie tam nie ma za bardzo. Taka jest różna, jak powiem, od takich prostych... I można uciąć, strugając świątka. Dobrze, to jest dobrze się świątkami obetniali sobie. Ale też i sakralne, bo ludzie zamawiają. Pomniałeś komara, a to popierze, a to inne jakieś wizerunki. Także no, w zasadzie... Co kto sobie zażyć, to się robi. Felicja. Mówi, że nie zrobię tego, prawda? Jeżeli każdą ciężarówkę ewidencjowano, zapisywaliśmy, jako ciężarówkę z odpadami zmierzonymi, no to jaki porządek, tak chyba się. Dobrze jest.